Rozdział pierwszy. Typy choroby dwubiegunowej. Istnieje kilka rodzajów choroby afektywnej dwubiegunowej. Wszystkie obejmują do pewnego stopnia epizody depresji i manii. Choroba afektywna dwubiegunowa to choroba trwająca całe życie. Epizody manii i depresji mogą się powtarzać, jeśli nie otrzymasz odpowiedniego leczenia. Rodzaje choroby afektywnej dwubiegunowej. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu pierwszego obejmuje okresy ciężkich epizodów nastroju od manii po depresję. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu II jest łagodniejszą formą zmian nastroju, obejmującą lżejsze epizody hipomanii, które występują na przemian z okresami ciężkiej depresji. Zaburzenie cyklotymiczne. Opisuje krótkie okresy objawów hipomanii, na przemian z krótkimi okresami objawów depresji, które nie są tak rozległe lub tak długotrwałe jak w przypadku pełnych epizodów hipomanii lub pełnych epizodów depresyjnych. Epizody mieszane dotyczą jednoczesnego występowania objawów przeciwnej biegunowości nastroju podczas epizodów maniakalnych, hipomaniakalnych lub depresyjnych. Charakteryzują się dużą energią, bezsennością i gonitwą myśli. W tym samym czasie osoba może odczuwać beznadziejność, rozpacz, rozdrażnienie i myśli samobójcze. Rapid Cycling, szybka zmienność. To termin opisujący cztery lub więcej epizodów zmiany nastroju w okresie 12 miesięcy. Okresy muszą trwać określoną minimalną liczbę dni, aby można je było uznać za odrębne. Niektóre osoby doświadczają również zmian w polaryzacji z wysokiej na niską lub odwrotnie w ciągu jednego tygodnia, a nawet w ciągu jednego dnia, co oznacza, że pełny profil objawów, który definiuje odrębne, oddzielne epizody, może nie być obecny. Na przykład osoba może nie mieć zmniejszonej potrzeby snu. W psychiatrii toczy się debata na temat tego, czy zjawisko to jest ważną i dobrze ugruntowaną cechą choroby afektywnej dwubiegunowej. Wzorzec szybkiej zmiany cyklu może wystąpić w dowolnym momencie choroby. Chociaż niektórzy badacze uważają, że może on występować częściej w późniejszych momentach jej trwania. Kobiety wydają się bardziej skłonne do szybkich zmian niż mężczyźni. Wzorzec szybkiej zmienności zwiększa ryzyko ciężkiej depresji i prób samobójczych. Leki przeciwdepresyjne mogą czasami wiązać się z wyzwalaniem lub przedłużaniem okresów szybkiej zmiany cyklu. Jednak ta teoria jest kontrowersyjna i wciąż prowadzi się nad nią badania. HAT TYPU PIERWSZEGO Zaburzenie dwubiegunowe typu pierwszego, znane również jako zaburzenie maniakalno-depresyjne lub depresja maniakalna, jest formą choroby psychicznej. Osoba dotknięta chorobą afektywną dwubiegunową typu pierwszego miała w swoim życiu przynajmniej jeden epizod maniakalny – Epizod maniakalny to okres nienaturalnie podwyższonego lub drażliwego nastroju i wysokiej energii, któremu towarzyszą nieprawidłowe zachowania, zakłócające codzienne życie. Większość osób z chorobą afektywną dwubiegunową typu pierwszego cierpie również na epizody depresji. Często występuje wzorzec naprzemienny między manią a depresją. Stąd pochodzi określenie depresja maniakalna. Pomiędzy epizodami manii i depresji wiele osób z chorobą afektywną dwubiegunową typu pierwszego może żyć zupełnie normalnie. Kto jest zagrożony chorobą afektywną dwubiegunową typu pierwszego? Niemal każdy może rozwinąć zaburzenie dwubiegunowe typu pierwszego. Około 3% populacji cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Większość ludzi otrzymała diagnozę w wieku nastoletnim lub tuż po dwudziestce, kiedy to najczęściej pojawiają się pierwsze objawy. Prawie każdy z chorobą afektywną dwubiegunową typu pierwszego rozwija ją przed pięćdziesiątym rokiem życia. Osoby, których najbliższy członek rodziny ma chorobę afektywną dwubiegunową, są bardziej zagrożone. Jakie są objawy zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu pierwszego? Podczas epizodu maniakalnego u osoby z chorobą afektywną, dwubiegunową, występuje podwyższony nastrój, który może się objawiać jako euforia, czyli uczucie bycia na haju, lub drażliwość. Nieprawidłowe zachowanie podczas epizodów maniakalnych obejmuje: skakanie nagle od jednego pomysłu do następnego, szybka, pod presją, nieprzerwana i głośna mowa, przymus mówienia. Zwiększona energia, z nadpobudliwością i ze zmniejszoną potrzebą snu, zawyżony obraz siebie, egocentryzm, poczucie bycia bogiem, nadmierne wydatki, hiperseksualność, nadużywanie substancji psychoaktywnych. Ludzie w epizodach maniakalnych mogą wydawać pieniądze znacznie ponad stan. Uprawiać seks z osobami, na które normalnie nawet by nie spojrzeli, lub realizować wspaniałe, nierealistyczne plany. W ciężkich epizodach maniakalnych osoba traci kontakt z rzeczywistością. Mogą wystąpić urojenia i dziwaczne zachowania. Nieleczony epizod mani może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Najczęściej objawy utrzymują się od kilku tygodni do kilku miesięcy. Depresja. Może nastąpić wkrótce po tym, lub nie pojawić się przez tygodnie lub miesiące. Wiele osób z chorobą afektywną dwubiegunową typu pierwszego doświadcza długich okresów bezobjawowych pomiędzy epizodami. Mniejszość ma szybko nawracające objawy manii i depresji, nawet cztery lub więcej razy w ciągu roku. Niektórzy mogą również mieć epizody nastroju o cechach mieszanych, w których objawy maniakalne i depresyjne. Występują jednocześnie lub mogą się zmieniać z jednego bieguna na drugi w ciągu tego samego dnia. Epizody depresyjne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym są podobne do zwykłej depresji klinicznej z obniżonym nastrojem, utratą przyjemności, niską energią i aktywnością, poczuciem winy lub bezwartościowości oraz myślami samobójczymi. Objawy depresyjne choroby afektywnej dwubiegunowej mogą trwać tygodnie lub miesiące ale rzadko dłużej niż rok. Jakie są sposoby leczenia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu pierwszego? Epizody maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu pierwszego wymagają leczenia lekami takimi jak stabilizatory nastroju i leki przeciwpsychotyczne, a czasami uspokajająco nasenne. Stabilizatorem nastroju jest np. Na lit. Ten prosty metal w formie pigułki jest szczególnie skuteczny w kontrolowaniu manii, która wiąże się z klasyczną euforią, a nie mieszanką manii i depresji jednocześnie. Lit jest od ponad 60 lat stosowany w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. Pełne działanie litu może zająć tygodnie, co czyni go lepszym w leczeniu podtrzymującym niż w przypadku nagłych epizodów maniakalnych. Poziom litów we krwi, a także testy do pomiaru czynności nerek i tarczycy muszą być monitorowane, aby uniknąć skutków ubocznych, takich jak grożące śmiercią zatrucie Litem. Pomocna może być również psychoterapia, w tym terapia poznawczo behawioralna. Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową typu pierwszego, mania lub depresja, mają wysokie ryzyko nawrotów i zazwyczaj zaleca im się stałe przyjmowanie leków w celach profilaktycznych. Terapia elektrowstrząsowa, ECT, pomimo swojej przerażającej reputacji, jest bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia objawów zarówno maniakalnych, jak i depresyjnych. ECT jest często stosowana w leczeniu ciężkich postaci depresji lub mani w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego, gdy leki mogą nie być skuteczne lub nie działają wystarczająco szybko, aby złagodzić objawy. Czy można zapobiegać zaburzeniu afektywnemu dwubiegunowemu? Przyczyny choroby afektywnej dwubiegunowej nie są jeszcze w 100% poznane. Nie wiadomo, czy można całkowicie zapobiec zaburzeniu afektywnemu dwubiegunowemu typu pierwszego. Możliwe jest zmniejszenie ryzyka epizodów manii lub depresji po rozwinięciu się Hadłu. Regularne sesje z psychologiem lub terapeutą mogą pomóc ludziom zidentyfikować czynniki, które wpływają na destabilizację nastroju, takie jak słabe przestrzeganie brania leków, brak snu, nadużywanie narkotyków lub alkoholu oraz złe zarządzanie stresem, co prowadzi do mniejszej liczby hospitalizacji i ogólnego lepszego samopoczucia. Regularne przyjmowanie leków może pomóc w zapobieganiu przyszłym epizodom maniakalnym lub depresyjnym. Czym różni się choroba afektywna dwubiegunowa typu pierwszego od innych rodzajów choroby afektywnej dwubiegunowej? Osoby z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu pierwszego doświadczają pełnych epizodów manii, często ciężkiego, nienaturalnie podwyższonego nastroju i zachowania opisanego powyżej. To objawy mogą prowadzić do poważnych zakłóceń w życiu, np. wydawania rodzinnej fortuny lub zajścia w niezamierzoną ciążę. W zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu drugiego objawy podwyższonego nastroju nigdy nie osiągają pełnej manii. Często uchodzą za niezwykłą radość, a nawet sprawiają, że ktoś jest bardzo zabawny i bywa postrzegany jako dusza towarzystwa. Nie jest tak źle, można by pomyśleć, Należy jednak wziąć pod uwagę, że choroba afektywna dwubiegunowa typu II zwykle obejmuje rozległe i powodujące niepełnosprawność okresy znacznej depresji, które często mogą być trudniejsze do wyleczenia niż gdyby epizody hipomanii nigdy nie wystąpiły. HAT TYPU DRUGIEGO Choroba afektywna dwubiegunowa typu drugiego jest podobna do zaburzenia typu pierwszego, z nastrojami zmieniającymi się w perspektywie czasu od wysokiego do niskiego jednak w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu drugiego nastroje w górę nigdy nie osiągają pełnej manii mniej intensywne podwyższone nastroje w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu drugiego nazywane są epizodami hipomaniakalnymi lub po prostu hipomanią Osoba dotknięta chorobą afektywną dwubiegunową typu II miała w swoim życiu przynajmniej jeden epizod hipomanii. Większość osób z Hadem typu II częściej cierpi na epizody depresji. Pomiędzy epizodami hipomanii i depresji wielu ludzi z tą chorobą zwykle prowadzi normalne życie. Osoby doświadczające epizodów hipomaniakalnych często czują się całkiem przyjemnie. Nierzadko mogą być osobami zabawnymi. Intensywnie interesować się innymi ludźmi i ich sprawami oraz zarażać innych swoim pozytywnym nastrojem. Co w tym złego? Możesz zapytać. Hipomania może również prowadzić do nieobliczalnego i niezdrowego zachowania. Epizody hipomaniakalne mogą czasami przejść do pełnej manii, która wpływa na zdolność funkcjonowania choroba dwubiegunowa typu pierwszego. W manii ludzie mogą wydawać pieniądze, których nie mają. Szukać seksu z ludźmi, z którymi normalnie by go nie mieli, i angażować się w inne impulsywne lub ryzykowne zachowania, które mogą przynieść niebezpieczne konsekwencje. Zdecydowana większość osób z chadem typu II doświadcza znacznie częściej depresji niż hipomanii. Depresja może wystąpić wkrótce po ustąpieniu hipomanii lub znacznie później. Niektórzy ludzie poruszają się cyklicznie między hipomanią a depresją, podczas gdy inni mają długie okresy normalnego nastroju pomiędzy epizodami. Objawy depresyjne choroby afektywnej dwubiegunowej mogą trwać tygodnie, miesiące, a nierzadko lata. Jakie są sposoby leczenia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu drugiego? Hipomanie często maskuje wrażenie szczęścia i nieustannego optymizmu. Kiedy nie powoduje ona niezdrowego zachowania, może być niezauważona i dlatego pozostaje nieleczona. Kontrastuje to z pełną manią, która z definicji powoduje problemy w funkcjonowaniu i wymaga przyjmowania leków oraz ewentualnie hospitalizacji. Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową typu drugiego mogą odnieść korzyści z leków zapobiegawczych, które w dłuższej perspektywie wyrównują nastroje. Przeciwdziałają one negatywnym skutkom hipomanii, a także pomagają powstrzymać występowanie epizodów depresji. Regularne sesje terapeutyczne z psychologiem w połączeniu z lekami mogą pomóc w ustabilizowaniu nastroju, prowadząc do mniejszej liczby hospitalizacji i ogólnego lepszego samopoczucia. Psychoterapia może pomóc ludziom lepiej rozpoznać sygnały ostrzegawcze rozwijającego się nawrotu, zanim się one pojawią. A także zapewnić prawidłowe przyjmowanie przepisanych leków. Czym różni się zaburzenie dwubiegunowe typu drugiego od innych rodzajów zaburzenia dwubiegunowego? Osoby z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu pierwszego doświadczają pełnej manii, ciężkiego, nienormalnie podwyższonego nastroju z nieregularnym zachowaniem. Objawy maniakalne prowadzą do poważnych zakłóceń w życiu, powodując istotne problemy prawne lub osobiste. W zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu drugiego objawy podwyższonego nastroju nigdy nie osiągają pełnej manii. Hipomania w tej chorobie jest łagodniejszą formą poprawy nastroju. Jednak epizody depresyjne często trwają tu dłużej i mogą być nawet cięższe niż w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego. Dlatego zaburzenia dwubiegunowe typu drugiego absolutnie nie są łagodniejszą postacią zaburzenia dwubiegunowego. HAT Rapid Cycling szybka zmiana biegunów. Czym jest ten cały Rapid Cycling w chorobie afektywnej dwubiegunowej? To wzór często zmieniających się wyraźnych epizodów w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym. Podczas szybkich zmian osoba z zaburzeniem doświadcza czterech lub więcej epizodów manii lub depresji w ciągu jednego roku. Rapid cycling może wystąpić w dowolnym momencie przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i może pojawiać się i ustępować przez wiele lat w zależności od tego, jak dobrze leczona jest choroba. Niekoniecznie jest to zatem stały wzór nawracających epizodów. Kto cierpi na ten typ zaburzenia afektywnego dwubiegunowego? Tak jak w przypadku poprzednich typów HAD-u, niemal każdy może rozwinąć chorobę afektywną dwubiegunową. Wzorzec rapid cycling może wystąpić u 10-20% osób z zaburzeniem. Kobiety i osoby z chorobą afektywną dwubiegunową typu drugiego częściej doświadczają okresów szybkiej zmiany. Znacznie częściej w obrazie dominują powtarzające się i wyraźne epizody depresji. Powtarzające się okresy depresji przerywane są nieczęstymi, krótszymi okresami podwyższonego lub normalnego nastroju. Jak rozpoznaje się zaburzenie afektywne dwubiegunowe z szybkimi zmianami? Choroba afektywna dwubiegunowa jest diagnozowana po tym, jak ktoś doświadcza co najmniej jednego epizodu hipomanii lub epizodu maniakalnego wraz z wieloma dodatkowymi epizodami mani, hipomanii lub depresji. Rapid Cycling sam w sobie nie jest diagnozą, ale raczej określaczem przebiegu lub opisem cech choroby. W chorobie afektywnej dwubiegunowej szybkie zmiany są identyfikowane, gdy cztery lub więcej wyraźnych epizodów depresji, manii lub hipomanii występuje w ciągu jednego roku. Szybka, cykliczna choroba afektywna dwubiegunowa może być trudna do zidentyfikowania, ponieważ pojedynczy epizod nastroju może czasami po prostu nasilać się i słabnąć bez konkretnych objawów. Szybkie epizody mogą sprawiać wrażenie, że zmieniające się stany nastroju w chorobie afektywnej dwubiegunowej są bardziej oczywiste, ale ponieważ większość osób z HADEM, z szybką zmianą biegu, spędza znacznie więcej czasu w depresji niż w stanie maniakalnym lub hipomaniakalnym, Często błędnie rozpoznaje się u nich depresję jednobiegunową. Na przykład w jednym badaniu osób z chorobą afektywną dwubiegunową typu drugiego ilość czasu spędzonego w depresji była ponad 35 razy większa od ilości czasu spędzonego w hipomanii. Ponadto ludzie często nie zauważają własnych objawów hipomanii, myląc je z okresem niezwykle dobrego nastroju. Jakie są zagrożenia związane z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu rapid cycling? Najpoważniejszym ryzykiem w szybkiej chorobie afektywnej dwubiegunowej jest samobójstwo. Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową są 10-20 razy bardziej narażone na samobójstwo niż osoby bez choroby afektywnej dwubiegunowej. Co naprawdę tragiczne, od 8 do 20% osób z chorobą afektywną dwubiegunową ostatecznie traci życie z powodu samobójstwa. Ludzie z rapid cycling mogą być nawet bardziej narażeni na samobójstwo niż osoby z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym bez gwałtownej zmiany cyklu. Są częściej hospitalizowani, a ich objawy są zwykle trudniejsze do kontrolowania w dłuższej perspektywie. Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową. Są również bardziej narażone na nadużywanie substancji psychoaktywnych. Prawie 60% osób z HADEM nadużywa narkotyków lub alkoholu. Nadużywanie substancji wiąże się z cięższym lub słabo kontrolowanym zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Jakie są sposoby leczenia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu Rapid Cycling? Leczenie zmniejsza prawdopodobieństwo poważnej depresji i samobójstwa. Wykazano, że w szczególności lit, przyjmowany długoterminowo, zmniejsza ryzyko odebrania sobie życia. HAT TYPU MIESZANEGO Czym są mieszane epizody w chorobie afektywnej dwubiegunowej? Cechy mieszane odnoszą się do obecności wysokich i niskich objawów występujących jednocześnie lub w ramach jednego epizodu u osób doświadczających epizodu manii lub depresji. W większości postaci choroby afektywnej dwubiegunowej nastroje zmieniają się z czasem, między nastrojem podwyższonym a przygnębieniem. Osoba o cechach mieszanych doświadcza objawów obu biegunów nastroju hipomanii i depresji jednocześnie lub w szybkiej zmiennej sekwencji. Kto ma mieszane epizody dwubiegunowe? Osoby u których rozwijają się epizody o mieszanych cechach, mogą również rozwinąć czystą depresję lub czystą fazę maniakalną, hipomaniakalną choroby afektywnej dwubiegunowej. Ludzie, którzy mają epizody dużej depresji, ale niepełne epizody mani lub hipomanii, mogą czasem mieć objawy mani niskiego stopnia. Te objawy nie są na tyle poważne lub rozległe, aby można je było zaklasyfikować jako chorobę afektywną dwubiegunową. Nazywa się to epizodem depresji mieszanej lub epizodem depresji jednobiegunowej, dużej, z cechami mieszanymi. Jakie są objawy epizodu o mieszanych cechach? Epizody mieszane są definiowane przez objawy manii i depresji, które występują w tym samym czasie lub w szybkiej sekwencji bez stabilności między nimi. Mania o mieszanych cechach zwykle wiąże się z drażliwością, wysoką energią, gonitwą myśli, przyspieszoną mową oraz nadaktywnością lub pobudzeniem. Depresja podczas epizodów o cechach mieszanych obejmuje te same objawy co w przypadku zwykłej depresji: z uczuciem smutku, utratą zainteresowania aktywnością, niską energią, poczuciem winy i bezwartościowości oraz myślami samobójczymi. To wydaje się niemożliwe. Jak ktoś może być jednocześnie w manii i w depresji? Wysoka energia manii z rozpaczą depresji nie są objawami wzajemnie się wykluczającymi, a ich współwystępowanie może być znacznie częstsze, niż ludziom się wydaje. Na przykład, osoba w epizodzie o mieszanych cechach może niekontrolowanie płakać, ogłaszając, że nigdy w życiu nie czuła się lepiej. Albo ludzie mogą być szalenie szczęśliwi, by nagle pogrążyć się w smutku i rozpaczy Chwilę później mogą nagle powrócić do stanu ekstazy Epizody nastroju o mieszanych cechach trwają od kilku dni do kilku tygodni, a czasem nawet miesięcy, jeśli nie są leczone Mogą nawracać, a powrót do zdrowia może być wolniejszy i bardziej skomplikowany niż podczas epizodów czystej depresji dwubiegunowej lub czystej manii czy hipomanii Jakie są zagrożenia związane z cechami mieszanymi podczas epizodów nastrojów w chorobie afektywnej dwubiegunowej? Najpoważniejszym ryzykiem wystąpienia cech mieszanych podczas epizodu maniakalnego lub depresyjnego jest samobójstwo. Dowody wskazują na to, że podczas epizodów o mieszanych cechach ludzie mogą być bardziej narażeni na samobójstwo niż osoby z epizodami depresji dwubiegunowej. Leczenie zmniejsza prawdopodobieństwo poważnej depresji i samobójstwa. HAT najczęściej obejmuje nawroty mieszanych, maniakalnych lub depresyjnych faz choroby. Dlatego zwykle zaleca się kontynuowanie leczenia po ustąpieniu ostrego epizodu, aby zapobiec nawrotom. Nazywa się to zazwyczaj leczeniem podtrzymującym. Cyklotymia. Cyklotymia lub zaburzenie cyklotymiczne jest stosunkowo łagodnym zaburzeniem nastroju. W zaburzeniu cyklotymicznym nastroje wahają się między krótkimi okresami łagodnej depresji, a hipomanią, czy lekko podwyższonym nastrojem. Wahania niskiego i wysokiego nastroju nigdy nie osiągają nasilenia ani czasu trwania epizodów dużej depresji lub pełnej manii. Osoby z zaburzeniem cyklotymicznym mają łagodniejsze objawy niż w pełnoobjawowej chorobie afektywnej dwubiegunowej. Kto choruje na zaburzenie cyklotymiczne? Od 0,4% do 1% populacji ma cyklotymię. Dotknięta nią jest mniej więcej taka sama liczba mężczyzn, co kobiet. Objawy zwykle pojawiają się w okresie dojrzewania lub w młodym wieku dorosłym. Początek cyklotymii jest często trudny do zidentyfikowania. Jakie są objawy cyklotymi? W cyklotymi Nastroje zmieniają się od łagodnej depresji do hipomanii i z powrotem. U większości ludzi wzór jest nieregularny i nieprzewidywalny. Hipomania lub depresja może trwać kilka dni lub tygodni. Pomiędzy zmiennymi nastrojami osoba może mieć normalne nastroje przez ponad miesiące lub może stale przechodzić od hipomanii do depresji, bez normalnego okresu pomiędzy nimi. W porównaniu z poważniejszymi zaburzeniami nastroju objawy cyklotymi są łagodne. Objawy depresyjne w zaburzeniu cyklotymicznym nigdy nie spełniają kryteriów dużej depresji. Podniesiony nastrój nigdy nie osiąga definicji manii. Cyklotymia może przekroczyć granice między chorobą psychiczną, a normalnymi zmianami nastroju i osobowości. Niektóre osoby z łagodnymi objawami odnoszą duże sukcesy w życiu, napędzane hipomanią w celu wyrażania siebie i swoich talentów. Z drugiej strony przewlekła depresja i drażliwość mogą rujnować małżeństwa i relacje w pracy. Co powoduje zaburzenia cyklotymiczne? Wielu ekspertów twierdzi, że zaburzenie cyklotymiczne jest bardzo łagodną postacią choroby afektywnej dwubiegunowej. Nikt nie jest w stu procentach pewien, co powoduje cyklotymię lub chorobę afektywną dwubiegunową. W rozwoju obu tych zaburzeń pewną rolę odgrywa genetyka. Osoby z cyklotymią częściej mają krewnych z chorobą afektywną dwubiegunową i odwrotnie. Jakie są sposoby leczenia cyklotymii? Cyklotymia często pozostaje niezdiagnozowana i nieleczona. Objawy u większości ludzi są na tyle łagodne, że nie szukają oni leczenia psychiatrycznego i terapeutycznego. W rzeczywistości niektórzy sprzeciwiają się pomysłowi leczenia, które zmniejsza zarówno ich górne epizody, jak i doły. Objawy depresyjne zaburzenia cyklotymicznego są zwykle nieprzyjemne i częściej powodują niepełnosprawność niż objawy hipomaniakalne. Poczucie depresji lub niestabilności nierzadko sprawia, że osoby z cyklotymią szukają mimo wszystko pomocy. Żadne leki nie są specjalnie zatwierdzone do leczenia cyklotymii. Chociaż czasami zaleca się stabilizatory nastroju takie jak lit lub lamotrygina jako możliwą strategię zmniejszania wahań nastroju. Leki przeciwdepresyjne na ogół nie są zalecane, chyba że ktoś rozwinie pełną depresję, która z definicji nie występuje w zaburzeniu cyklotymicznym. Istnieje także niewielkie ryzyko, że leki przeciwdepresyjne mogą wywołać lub nasilić objawy mani w grupie osób bardziej wrażliwych. Same leki przeciwdepresyjne również nie poprawią wahań nastroju, które są charakterystycznymi cechami zaburzenia cyklotymicznego. Technicznie rzecz biorąc, kiedy podwyższone lub obniżone nastroje stają się ciężkie, człowiek nie ma już cyklotymii, ale zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Taka progresja do cięższych objawów może się zdarzyć i wtedy wiele osób po raz pierwszy otrzymuje odpowiednie leczenie. Życie z cyklotymią. Cyklotymia może siać spustoszenie w życiu osobistym chorego. Niestabilne nastroje często zakłócają relacje osobiste i zawodowe. Dotknięci nią ludzie mogą mieć trudności z utrzymaniem stabilnej pracy lub związku czy przyjaźni, a zamiast tego przechodzić przez krótkotrwałe romanse lub skaczące wyniki w pracy. Zachowanie impulsywne może być autodestrukcyjne i prowadzić do problemów prawnych. Osoby ze zaburzeniem cyklotymicznym są również bardziej narażone na nadużywanie narkotyków i alkoholu. Przyjmuje się, że nawet 50% osób z cyklotymią może mieć problem z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Z biegiem czasu ludzie z cyklotymią są podatni na zwiększone ryzyko rozwoju pełnoobjawowej choroby afektywnej dwubiegunowej. Ograniczone niestety dane badawcze sugerują że są oni także bardziej narażeni na samobójstwo. Niektórzy klinicyści uważają, że stabilizatory nastroju mogą pomóc zmniejszyć to ryzyko, chociaż potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy będą zawsze skuteczne. Znaki ostrzegawcze. Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową często mają cykle podwyższonego i obniżonego nastroju. Kiedy choroba przebiega według klasycznego schematu, diagnoza choroby afektywnej dwubiegunowej jest stosunkowo łatwa. Ale chat może być podstępny. Objawy mogą przeczyć oczekiwanej sekwencji maniakalno-depresyjnej. Rzadkie epizody łagodnej manii lub hipomanii mogą pozostać niewykryte przez wiele lat, lub w skrajnych przypadkach nigdy. Depresja może przyćmić inne aspekty choroby. Czasami objawy depresji i mani mogą wystąpić jednocześnie, a nadużywanie substancji, jeśli się zdarza, może zaburzyć obraz choroby. Czynniki te sprawiają, że choroba afektywna dwubiegunowa jest trudna do jednoznacznego zdiagnozowania, gdy objawy nie są oczywiste. Oto kilka faktów na temat choroby afektywnej dwubiegunowej, których możesz nie znać. Aż 20% osób skarżących się na depresję faktycznie ma chorobę afektywną dwubiegunową. Około połowy osób z chorobą afektywną dwubiegunową spotkało się z przynajmniej trzema specjalistami, zanim zostało prawidłowo zdiagnozowane. Rozpoczęcie leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej po wystąpieniu objawów zajmuje średnio 6 lat. Jest to częściowo spowodowane opóźnieniami w diagnozie. Większość osób z chorobą afektywną dwubiegunową ma dodatkowe schorzenia psychiczne, takie jak uzależnienia czy zaburzenia lękowe, które mogą utrudniać ogólną diagnozę. Choroba afektywna dwubiegunowa bywa nierzadko mylona z tylko depresją. Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową są często błędnie diagnozowane jako mające jedynie depresję. W zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu drugiego, epizody maniakalne są łagodne i mogą przejść niezauważone. Tymczasem czas spędzony z objawami depresji przewyższa liczebnie czas spędzony z objawami hipomanii około 35 do 1 u osób z chorobą afektywną dwubiegunową typu drugiego. Czas spędzony z objawami depresji zwykle przewyższa czas spędzony z objawami mani w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego o około 3 do 1. Chociaż cięższa mania w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego jest generalnie łatwiejsza do zidentyfikowania i zdiagnozowania. Duże zaburzenie depresyjne, często określane jako depresja jednobiegunowa, Różni się od zaburzenia dwubiegunowego typu drugiego, zwanego również depresją dwubiegunową, tym, że w depresji jednobiegunowej nie występują okresy hipomanii. Każda osoba badana pod kątem depresji powinna być również przebadana pod kątem historii epizodów maniakalnych lub hipomaniakalnych w ciągu całego życia. W czym może pomóc rozmowa z bliskimi osoby diagnozowanej? Choroba afektywna dwubiegunowa i nadużywanie substancji odurzających mogą iść w parze. Nadużywanie substancji często komplikuje diagnozę i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej. Nadużywanie substancji jest partnerem tej choroby. Niektóre badania pokazują, że aż 60 osób z chorobą afektywną dwubiegunową nadużywa również narkotyków lub alkoholu. Nieleczone nadużywanie substancji może uniemożliwić radzenie sobie z objawami choroby, jeśli występują oba zaburzenia. Postawienie pewnej diagnozy w tym schorzeniu może być również trudne, gdy ktoś aktywnie nadużywa substancji powodujących wahania nastroju. Alkohol i kokaina także mogą zaburzyć obraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Na przykład, ludzie na haju mogą wyglądać na maniakalnych, gdy są w rzeczywistości odurzeni. Lub mieć depresję i załamywać się, gdy narkotyk przestaje działać. Niektóre osoby z chorobą afektywną dwubiegunową używają narkotyków i alkoholu, co jest związane z impulsywnością i lekkomyślnością w manii. Inni mogą niezależnie od choroby nadużywać substancji psychoaktywnych, co wymaga osobnego leczenia. Może to bowiem powodować częstsze lub silniejsze epizody. Aleki leki stosowane w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej są zwykle mniej skuteczne, gdy ktoś używa alkoholu lub narkotyków. Jak to wygląda? Otwierasz zaspane oczy. Z prawego kącika wydłubujesz resztki snu. Patrzysz przez okno i widzisz deszcz. Chmury, ciemno. Jakoś tak leniwie. Wyskakujesz z łóżka, szybki prysznic, bieg po kawę, w międzyczasie wstawione pranie i opróżniona zmywarka, bo przecież nie można tracić czasu na bezsensowne czekanie. Pół kubka wypijesz w drodze do pokoju, jednocześnie czytając zaległą powieść nad którą wczoraj zasnąłeś. Siadasz do komputera, zaczynasz pracę, mija godzina, potem kolejna, nogi ci same chodzą. Nie możesz usiedzieć w miejscu, więc łazisz po domu, pokoju, idziesz do sklepu po jedną jedyną bułkę, bez której przecież możesz się obyć, bo w domu jest cały chleb. Ale nie. Ty musisz się ruszać. Musisz chodzić, biegać, tańczyć, robić pięć rzeczy jednocześnie. Wstawiasz drugie pranie, chociaż pierwsze dopiero rozwiesiłeś, ale nie możesz przestać robić czegokolwiek. Energia cię rozpiera. Jest tak wspaniale. Świat jest cudowny. To nic, że pada, to nic, że z za ściany deszczu nie widzisz czubka własnego buta. Jest fantastycznie, a ty chcesz czerpać z życia pełnymi garściami. Kończysz pracę. Jedziesz na spacer do lasu, czy nad morze lub w góry. Wszystko jedno, byle chodzić, byle nie siedzieć w miejscu, byle ciało się ruszało chociaż odrobinę. Dotykasz swojej szyi i czujesz napięcie. Zęby zgrzytają, ścierasz szkliwo, ale to nic. Najważniejsze, że się ruszasz, że coś się dzieje. Przecież musi się coś dziać, bo oszalejesz, jak będziesz siedzieć w miejscu. Nie śpisz od szóstej rano, ale nie czujesz zmęczenia. Jest fantastycznie. Zbliża się godzina twojego zwyczajowego snu. Ale ty myślisz jeszcze o tym, żeby przebiec półmaraton, zrobić zakupy, przespacerować się z psem, pojeździć na rowerze i koniecznie ugotować obiady na najbliższy tydzień dla całej rodziny. Najlepiej składające się z siedmiu dań. Fajnie, nie? Energii nie brakuje? Ba, ona nie chce się skończyć. Boże, jak cudownie! Tyle planów uda ci się zrealizować. Spełnianie marzeń? Pestka. Dążenie do celu? Jasne. Pokonywanie przeciwności losu i omijanie kłód pod nogami? No pewnie, że tak. Przecież nie może się nie udać. Jest genialnie, ty czujesz się genialnie, świat jest genialny, życie jest genialne. Idziesz powoli spać, chociaż twój umysł wcale tego nie chce. Rozmyślasz już o tym, co rewelacyjnego będziesz robić następnego dnia i każdego kolejnego. Zaczyna świtać euforia wcale niezmęczony w końcu zasypiasz otwierasz zaspane oczy z lewego kącika wydłubujesz resztki snu spoglądasz przez okno piękne słońce przecierasz twarz znowu się obudziłeś i już czujesz że to będzie kolejny dzień z koszmaru ale halo halo gdzie twoja energia z wczoraj gdzie wszystkie plany i marzenia? Gdzie chęć zdobywania ośmiotysięczników i zaśpiewania duetu z podsiadło? Nie ma. Umarła razem z tobą tej nocy. Ach nie, ty przecież nadal żyjesz, ale już tego żałujesz. Oddech boli, mruganie boli. Pójście do łazienki to wyczyn. Nie jesz, nie pijesz, nie kąpiesz się. Chowasz twarz w dłoniach i wyjesz. To już nie jest płacz, to nie jest szlochanie, to wycie z rozpaczy, wszystko marność. Ty też marność, chcesz umrzeć, myślisz o tym intensywnie. A, nie, nie, chwila, ty nie chcesz umrzeć, ty chcesz przestać być, przestać istnieć pęknąć jak bańka mydlana bo nie masz siły nawet kaszlnąć a co dopiero popełnić samobójstwo marzenia są czarne świat jest czarny wszystko jest czarne takie jak wszystko to marność znowu boli cię dusza nie masz siły na nic kolejny dół kolejny epizod depresyjny kolejna porażka Mózg wygrywa z ciałem i z duchem. Kontroluje wszystko nawet to, że nie masz siły napić się ulubionego soku. Płaczesz, krzyczysz, frustrujesz się. To na nic, bo ona znów przyszła cię odwiedzić. Pani D. Pamiętaj o tabletkach. Słyszysz nad głową. I że te leki, garściami. Czasem wydaje ci się, że możesz je sobie rano zmiksować z jogurtem i mieć antydepresyjne musli. Tylko ileż można. I dopiero po dłuższym czasie dociera do ciebie to, co w głowie huczy cię od wielu, wielu tygodni. Nie, to nie może być prawda. Nie, nie znowu. Nie chcę już niczego. Ale wiesz co? Masz chat. Chorobę afektywną dwubiegunową. Depresja dla twojego umysłu to było widocznie za mało. Dziwią cię te dwa skrajnie różne opisy dnia? Dzieli je zaledwie sześć godzin snu, przerażające trochę, co? Witaj w świecie dwubiegunówki. Zapnij pasy. Będzie ostro. Mało popularne objawy depresji w chadzie. Jest depresja płaczliwa, smutna i potrzebująca. A także depresja zirytowana, nieczuła i niespokojna. Depresja może sprawić, że będziesz płakać, będziesz smutny i potrzebujący. Ale czy wiesz, że może cię też coś naprawdę irytować? Może pojawiać się uczucie, że nie możesz kochać i możesz się też nieustannie niepokoić? Tak wiele Twoich problemów w relacjach mogło wynikać z negatywnych filtrów depresji. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że jesteś niesamowicie pozytywną osobą, dopóki twoja depresja nie została zostanie opanowana. Rozdrażnienie. Ono sprawia, że kopiesz i uderzasz różne rzeczy. Strasznie się wściekasz na drodze, widzisz brud świata zamiast piękna i doświadczasz najbardziej pożerających, negatywnych i osądzających myśli, jakie możesz sobie wyobrazić. To okropne. Nie czujesz miłości. Płaczliwa depresja odbiera Ci zdolność cieszenia się ludźmi, których kochasz. Zamiast tego martwisz się o ich zdrowie, o to, czy cię kochają, czy też ich stracisz. Niekochana depresja to coś innego. Nie czujesz miłości. Chcesz ją po prostu usunąć ze swojego życia, ponieważ tak bardzo ci przeszkadza. Możesz nawet zostawić wieloletniego partnera, bo nie wiedząc, że niemiłość jest objawem. Możesz pomyśleć, że przestaliście się kochać, tak po prostu. Niepokój. Kiedy pojawia się niespokojna depresja, czasami czujesz, że nic nie wydaje się właściwe. Nie możesz siedzieć, nie możesz pracować, nie możesz cieszyć się filmem, kiedy ta depresja jest w pobliżu. Kręcisz się w kółko i ciągle zmieniasz to, co robisz. Wszystko jest nie tak. Jeśli masz również objawy manii, takie jak szybka mowa. Znacznie mniej snu, bez uczucia zmęczenia oraz wzrost liczby niebezpiecznych czynności wraz z tymi trzema objawami depresji, to opisuje to manię dysforyczną. Jest to zupełnie inne od tego, co nazywamy depresją negatywną i musi zostać skonsultowane z lekarzem. Oto, co możesz powiedzieć bliskim, gdy cię to dopadnie. Przepraszam za swoje zachowanie i słowa. Moja choroba afektywna dwubiegunowa dopadła mnie i sprawia, że jestem negatywny i nieczuły. Nie chcę taki być. Przydałaby mi się Twoja pomoc. Moim celem jest pozostać pozytywnym, nawet jeśli moje myśli są negatywne. Nie wyładuję na Tobie mojej depresji. Jeśli usłyszysz, że, że mówię coś paskudnego, podłego lub niemiłego, przypomnij mi, że to mówi depresja i że muszę skupić się na leczeniu jej zamiast przenosić choroby na świat i ludzi. A teraz mam dla ciebie wyzwanie. Pokaż ten fragment komuś, kto cię zna i poproś o szczerą odpowiedź. Zapytaj, czy wydaje ci się, że jestem bardziej drażliwy, niekochany, niespokojny? Spodziewaj się, że poczujesz złość, gdy powiedzą tak. A potem walcz z tym. Mity na temat choroby dwubiegunowej. Aby skutecznie radzić sobie z objawami afektywnymi dwubiegunowymi, poprawić stabilność nastroju i pielęgnować pozytywne nastawienie, należy jasno określić fakty dotyczące tego zaburzenia mózgu. Obalmy zatem mity o chorobie afektywnej dwubiegunowej. Bo, kiedy opieramy nasze plany leczenia na uczciwej ocenie tego, czego doświadczamy, co jest możliwe w przyszłości i jakie są powszechne blokady, skuteczna kontrola epizodów i objawów afektywnych dwubiegunowych jest tym bardziej prawdopodobna. Dlatego tak ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z powszechnych nieporozumień lub mitów na temat choroby afektywnej dwubiegunowej, a nie dać się im pochłonąć. Mit Pierwszy. Choroba afektywna dwubiegunowa to wszystko w Twojej głowie. Rzeczywistość. Stany takie jak choroba afektywna dwubiegunowa to prawdziwe, biologiczne schorzenia medyczne, które można zdiagnozować i leczyć. Chory nie wyobraża sobie objawów afektywnych dwubiegunowych są oparte na zaburzeniach w mózgu. Chociaż niektórzy twierdzą, że dokładna przyczyna biologiczna nie została w 100% odkryta, nie zdają sobie sprawy, że to samo dotyczy wysokiej gorączki, ale jest to jednak poważna dolegliwość. Szeroka gama testów medycznych, w tym skany mózgu, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, ujawnia obserwowalne różnice między mózgiem dwubiegunowym a zdrowym. Mit drugi. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe to problem osobisty, jednostkowy, prywatny, a nie społeczny. Rzeczywistość. Choroba afektywna dwubiegunowa jest szóstą najczęstszą przyczyną niepełnosprawności na świecie. W Stanach Zjednoczonych dotkniętych nią jest ponad 12 milionów osób, a roczny koszt jej leczenia wynosi 45 miliardów dolarów. Łączne, pośrednie i powiązane koszty chorób psychicznych, takich jak choroba afektywna dwubiegunowa, w tym koszty utraty produktywności, utracone zarobki i koszty społeczne, szacuje się na 148 miliardów dolarów. Otrzymanie dokładnej diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej może zająć nawet od 5 do 10 lat, częściowo z powodu piętna otaczającego to zaburzenie oparte na problematycznym mózgu. Gdy dana osoba ma prawidłową diagnozę, może podjąć działania mające na celu poprawę swojego życia zgodnie z trzema filarami leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej: psychoterapią, lekami i dbaniem o siebie, takim jak zmiana stylu życia. Mit trzeci: stabilność nastroju nie jest możliwa w przypadku choroby dwubiegunowej. Rzeczywistość. Przez lata choroba afektywna dwubiegunowa była postrzegana jako stały problem. Teraz wiemy, że jest to choroba mózgu, którą można leczyć za pomocą szerokiej gamy dostępnych opcji. Odpowiednie leczenie może pozwolić osobie z tym schorzeniem na prowadzenie sensownego, zdrowego, satysfakcjonującego życia, które jest podtrzymywane przez znacznie ulepszone strategie zarządzania nastrojem. Umożliwiające wczesne rozpoznawanie objawów i natychmiastowe reagowanie na nie. Te terapie, leki i zmiany stylu życia mogą łagodzić objawy, zapobiegać epizodom nastroju, reagować na współwystępujące stany i umożliwiać stabilne i satysfakcjonujące życie. Trzeba jednak pamiętać, że had nie jest wyleczalny. Mit czwarty Diagnoza choroby afektywnej dwubiegunowej jest dożywotnia. Rzeczywistość. Nie ma jednego uniwersalnego leku, jednej pigułki lub leczenia, które w jakiś sposób usuwa chorobę afektywną dwubiegunową. Ale istnieje wiele strategii, aby skutecznie zarządzać życiem i zmniejszać wpływy wahań nastroju na nie. Celem, jest wczesne rozpoznanie objawów i nauczenie się radzenia sobie z nimi, zanim rozwiną się w pełną huśtawkę nastroju. Możesz mieć dwubiegunowość i prowadzić życie, które jest jak najbardziej satysfakcjonujące, znaczące, stabilne i ciekawe. Badania pokazują, że jest to coś, co może osiągnąć większość osób żyjących z chorobą afektywną dwubiegunową. Faktem jest, że nie ma lekarstwa na samą chorobę. Kiedy w życiu pojawiają się trudne sytuacje, to albo się z nimi konfrontujesz, albo szukasz pomocy u innych. To samo dotyczy choroby afektywnej dwubiegunowej. Otrzymujesz diagnozę i bierzesz się z hadem za bary. Mit 5. Moja sytuacja jest w 100% wyjątkowa. Rzeczywistość. Każda osoba jest rzeczywiście wyjątkowa. A dwubiegunowość jednej osoby może wyglądać inaczej niż u innej. Jednak wśród milionów osób, które na co dzień żyją z chorobą afektywną dwubiegunową, istnieje wiele cech wspólnych. Myślenie, że jeden konkretny przypadek choroby afektywnej dwubiegunowej jest wyjątkowy, może być przykrywką, aby uniknąć stawienia czoła tej chorobie. Aby uprościć, pokażę to na przykładzie analogii. Jeśli Twój samochód przestał działać, nie zadowolisz się mechanikiem, który mówi, że problem twojego samochodu jest unikatowy i nic nie można zrobić, ponieważ żaden inny samochód nigdy nie przestał jeździć tak jak twój. Idziesz do mechanika poszukać możliwych rozwiązań, których może być wiele. Celem jest przywrócenie płynnej pracy samochodu, niezależnie od opcji naprawy. Mit szósty: Moje objawy znikną, gdy znajdą odpowiedni lek. Rzeczywistość. Wyzdrowienie to coś więcej niż znalezienie właściwego leku. Dzisiaj coraz większej grupie naukowej społeczności psychiatrów może być trudno pamiętać, że leki nie są panaceum na wszystko. Leki nie zmieniają podstawowych założeń, fałszywych przekonań, negatywnego myślenia lub niezdrowego stylu życia. Znalezienie właściwego leku, który przynosi rezultaty przy minimalnych skutkach ubocznych jest niezbędnym składnikiem powrotu do zdrowia, ale sam lek to nie jest odpowiedź na wszystko. Inne mity znajdziesz w poniższej tabeli. Mit. Had to tylko huśtawki nastroju. Fakt. Epizody w hadzie są dużo bardziej ekstremalne niż zwykłe codzienne wahania nastroju. Mit. Ludzie z hadem są niebezpieczni. Fakt. Ludzie z hadem nie są ani trochę bardziej gwałtowni niż inni. Tak samo w przypadku nadużywania narkotyków czy alkoholu. Mit. Had to tylko wymówka dla zmiennego i nieobliczalnego zachowania. Fakt. Choroba afektywna dwubiegunowa jest tak samo prawdziwa i namacalna jak cukrzyca, stwardnienie rozsiane czy nowotwór. Mit. Hat to choroba niezwykle rzadka. Fakt. Szacuje się, że już ponad milion Polaków cierpi na tę chorobę. Mit. Wystarczy odpowiednio silna wola, by kontrolować Hat. Fakt. Had leczy się lekami i terapią. Hasła typu ogarnij się nie wyleczą tak złamanej nogi czy raka, jak i hadu. Mit. Had dotyczy tylko osób dorosłych. Fakt. Niełatwo jest zdiagnozować had u dzieci, ale badania wskazują już na sześciolatków dotkniętych tą chorobą. Mężczyzna w krainie hadu. Chociaż choroba afektywna dwubiegunowa może dotyczyć absolutnie każdego, niektóre objawy manifestują się inaczej u mężczyzn i u kobiet. Wszyscy doświadczamy zmian nastroju, ale osoby z chorobą afektywną dwubiegunową doświadczają ich ekstremalnych wersji, które mogą znacząco zakłócać codzienne życie. Wydaje się, że choroba afektywna dwubiegunowa występuje w równym stopniu u mężczyzn i u kobiet. Istnieją jednak pewne różnice w sposobie, w jaki choroba wpływa na osoby różnej płci. Język ma znaczenie. Słowa kobiety i mężczyźni są używane w celu odzwierciedlenia terminów użytych w badaniach. Zdaję sobie sprawę, że te terminy były również historycznie używane w celu ograniczania ludzi do binarnej płci. Aby przyznać, że na doświadczenie przez ludzi zaburzeń zdrowia psychicznego często mają wpływ oczekiwania i presja społeczna, używam również terminów męski i zidentyfikowany z mężczyzną, chcąc uwzględnić osoby, które nie są przypisywane do płci męskiej przy urodzeniu, ale nadal podlegają oczekiwaniom o męskości. Objawy choroby afektywnej dwubiegunowej u mężczyzn. Objawy choroby afektywnej dwubiegunowej są odmienne dla każdego i różnią się między ludźmi niezależnie od tożsamości płciowej. A zatem istnieją pewne różnice w objawach między mężczyznami i kobietami. Według National Institutes of Mental Health, mężczyźni zamiast smutku mogą wyrażać złość i agresję, co oznacza, że ich bliscy i lekarze mogą nie rozpoznać i nie zdiagnozować danego zachowania jako depresji. Nie chodzi absolutnie o to, że mężczyźni nie doświadczają smutku. Mogą odczuwać go bardzo dużo i może być wszechogarniający, ale mogą go nie wyrażać jako takiego, ponieważ okazywanie smutku przez nich jest mniej społecznie akceptowane. Chłopaki nie płaczą. Inne oznaki epizodów depresyjnych u mężczyzn to chroniczne zmęczenie, trudności ze snem i utrata zainteresowania hobby, pasją, pracą oraz i lub życiem osobistym. Także objawy manii łatwiej jest przeoczyć u mężczyzn i błędnie określić je jako pewność siebie lub wysoką samoocenę. Mężczyźni również stawiają czoła społecznym oczekiwaniom dotyczącym snu. Badania z 2020 roku sugerują, że mniej snu jest postrzegane jako bardziej męskie, a społeczeństwo faworyzuje mężczyzn, którzy śpią krócej i więcej pracują. Z tego powodu niektórzy ludzie mogą przeoczyć oznaki bezsenności związane z chorobą afektywną dwubiegunową. Wiele objawów choroby afektywnej dwubiegunowej ma swoje źródło w emocjach. W niektórych społeczeństwach istnieje oczekiwanie, że mężczyźni nie powinni mówić o tym, co czują, mogące prowadzić do niższych wskaźników diagnozowania i leczenia problemów ze zdrowiem psychicznym u mężczyzn i chłopców. Te oczekiwania mogą utrudnić mężczyznom otwarcie się na przyjaciół i uzyskanie wsparcia rówieśników lub skontaktowanie się ze specjalistami do spraw zdrowia psychicznego i poddanie się leczeniu. Ponadto niektórzy lekarze mogą mieć uprzedzenia dotyczące emocjonalności u mężczyzn, co sugeruje badanie z 2016 roku, które wskazuje na to, że klinicyści przeoczają cierpienie u mężczyzn. Oznacza to... Że stany zdrowia psychicznego, takie jak choroba afektywna dwubiegunowa i inne, mogą pozostać niezauważone lub błędnie zdiagnozowane. Oczekiwanie, że mężczyźni będą maskować swoje emocje, często pojawia się w kontekście szkodliwej lub toksycznej męskości, która może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne zarówno osoby dotkniętej chorobą, jak i jej otoczenia. Według NIMH. Próby samobójcze są częstsze u kobiet, ale mężczyźni częściej umierają przez samobójstwo, ponieważ częściej stosują śmiercionośne metody. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, rozważacie samobójstwo, nie jesteście sami. Pomoc jest dostępna już teraz na stronie www.samobójstwo.pl. Jak wygląda życie mężczyzn z chorobą afektywną dwubiegunową? Nieleczona choroba afektywna dwubiegunowa może wpływać na wszystkie aspekty twojego życia, w tym na to, jak dobrze jesteś w stanie pokazać się w pracy i być w związkach. Niektóre wyzwania związane z życiem z chadem są różne dla mężczyzn i dla kobiet. Podczas epizodów depresyjnych może być ci trudno wykazać się produktywnością. Możesz tracić motywację do angażowania się w pracę i życie domowe lub dużo spać. A podczas epizodów maniakalnych lub hipomaniakalnych możesz spać do późna lub nie spać wcale, robić wiele planów, których nie jesteś w stanie zrealizować, lub wydać więcej pieniędzy niż pozwala na to twój budżet. Istnieje prawdopodobieństwo, że zaobserwowałeś już te wzorce i masz je gdzieś z tyłu głowy, ale możesz nie zdawać sobie sprawy, że są to akurat problemy natury psychicznej i do tego poważne. Nimch mówi, że mężczyźni często unikają uznania swoich uczuć, więc może się zdarzyć, że twoi bliscy zauważają twoje objawy, zanim zrobisz to ty sam. Pierwszym krokiem do lepszego samopoczucia jest często postawienie dokładnej diagnozy, aby można było znaleźć najbardziej odpowiednie leczenie i opiekę. Jak pomóc mężczyźnie z chorobą afektywną dwubiegunową? Osoby związane z mężczyznami, z hadem, bez względu na to, czy są to przyjacielskie, romantyczne czy inne relacje, mogą nie wiedzieć, jak wesprzeć ukochaną osobę i pomóc jej uporać się z jej objawami i problemami. Ważne jest, aby otwarcie się komunikować. Dobrym pierwszym krokiem byłaby rozmowa o tym, w jaki sposób ci mężczyźni chcieliby, abyś się z nimi porozumiewał, oraz o tym, co nie działa dla Was obojga. Warto poświęcić trochę czasu na wypracowanie najlepszych sposobów komunikowania się ze sobą. Oto kilka sugestii dotyczących wspierania mężczyzn, którzy borykają się z chorobą dwubiegunową. Oferuj wsparcie. Przypomnij im, że jesteś dla nich i że ci na nich zależy, nawet w trudnych chwilach. Zachęcaj do przyjmowania leków, korzystania z terapii i innych form pomocy. Udziel wsparcia w ustaleniu codziennej rutyny, która może pomóc radzić sobie z objawami. Rozważ zaoferowanie pomocy w robieniu zakupów czy przygotowywaniu zdrowych posiłków. Pomóż im stworzyć plan bezpieczeństwa. Kiedy jesteś z kimś, kto ma chorobę afektywną dwubiegunową, musisz pamiętać, że są dobre chwile, ale zdarzają się też trudne epizody. Najlepiej planować z wyprzedzeniem. I przedyskutować, jak najlepiej sobie z nimi poradzić. Może to obejmować zapisywanie ważnych numerów telefonów i prowadzenie listy leków? Zrób rozeznanie. Dowiedz się jak najwięcej o chorobie afektywnej dwubiegunowej. Możesz rozważyć czytanie artykułów, słuchanie podcastów, oglądanie filmów lub dołączenie do grupy wsparcia. Istnieje wiele źródeł informacji online, w których możesz się dowiedzieć, jak najlepiej wspierać ich. I siebie. Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej u mężczyzn. Możliwości leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej są podobne dla osób wszystkich płci. Nie ma jednego uniwersalnego środka zaradczego, ponieważ każda osoba ma indywidualny przebieg choroby. Leki to ważny pierwszy krok do skutecznego leczenia. Specjalista do spraw zdrowia psychicznego może również zalecić psychoterapię, taką jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT) wraz z kombinacją samodzielnie prowadzonych strategii, aby utrzymać cię w rytmie i aby się regularnie przyjmował leki. Najlepszą umiejętnością radzenia sobie jest ta, która działa dla ciebie. Najlepsze leczenie to takie, które działa na ciebie. Najlepsza droga naprzód z hadem jest ścieżką, która pozwala żyć dobrym życiem. Nie pozwól, aby czyjeś wyobrażenie o tym, co to znaczy być męskim, przeszkadzało ci w szczęściu. Mówi Gabe Howard, psycholog. W rzeczywistości wszyscy mamy bogate doświadczenia emocjonalne, nawet jeśli nie zawsze mamy przestrzeń do ich wyrażania lub dzielenia się. Niezależnie od tożsamości płciowej istnieje kilka sposobów, dzięki którym możesz szukać wsparcia, jeśli masz objawy choroby afektywnej dwubiegunowej. Emocjonalność, bez względu na to jak jest silna, nie oznacza słabości, mówi dalej Howard. Wiele informacji, które otrzymaliśmy na temat bycia mężczyzną, to po prostu śmieci. Nie ma właściwego sposobu na bycie mężczyzną. Rób to, co jest dla Ciebie najlepsze, jeśli chodzi o leczenie tego zaburzenia. Zmaganie się z diagnozą potencjalnej choroby afektywnej dwubiegunowej może zająć trochę czasu, ale wiedz, że nie jesteś sam.